Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test najnowszej kolekcji Belle z Biedronki oraz na test najnowszych paletek od Eveline. Jeśli chodzi o kolekcję Belle, nazywa się ona Morning Espresso. Ja mam tutaj całą ulotkę, więc będę Wam pokrótce przed aplikacją produktów czytać, o co chodzi, jakiego efektu od danego produktu możemy oczekiwać. Mamy puder sypki, puder transparentny oraz duo do konturowania. Powiem Wam, że nie szczególnie rozumiem, dlaczego w kolekcji akurat znalazły się dwa pudry, ale przekonamy się za chwilę, czy czymś się od siebie różnią, jeśli chodzi o wygląd na twarzy. I oprócz tego mamy jeszcze dwa korektory, a właściwie jeden korektor w dwóch odcieniach, jeden jaśniejszy, drugi oczywiście ciemniejszy. I mamy jeszcze bazę pod podkład. Ja bazy używać nie będę, ponieważ baz nie używam, także nie byłam tutaj obiektywna. Zresztą uważam, że takiego produktu trzeba poużywać kilka razy, żeby zobaczyć, jak się sprawdza na naszej skórze. Także bazę sobie darujemy, zresztą na twarzy już mam podkład. Jeśli chodzi o kolekcję Belle, to takie są produkty. I zdecydowałam się jeszcze w dniu wczorajszym na dwie paletki Eveline z najnowszej kolekcji. Udało mi się je kupić w promocji w Rossmanie za 21,99, także dosyć fajna cena, bo jak najpierw poszłam do Hebe, to kosztowały, słuchajcie, 49,99, więc moje oczy dosłownie wyszły z orbit na cenę takiej drogeryjnej paletki. Jeśli chodzi o te palety, to powiem Wam, że kolorystyka bardzo mi się spodobała. Właściwie zdecydowałam się na dwie. Jedna w takich chłodniejszych odcieniach i jest to paleta Take Me On, przepiękne ma odcienie. A druga paletka z różami i nazywa się Let's Try. Także dwie takie paletki kupiłam i tutaj na Instagramie wczoraj zrobiłam ankietę i powiem Wam, że walka była zaciekła i większość osób oczywiście zagłosowało za testem tej paletki w dzisiejszym odcinku. Ta paletka chłodniejsza miała zdecydowanie mniejszy odbiór, ale postanowiłam, że skoro i tak nigdzie w tym makijażu dzisiaj nie będę wychodzić, to po prostu zrobimy sobie jeden makijaż w różach, a jeden w tych chłodnych odcieniach i jeśli któraś jakoś szczególnie przypadnie mi do gustu, to po prostu za jakiś czas być może pojawią się z tymi paletkami dodatkowe makijaże. Także myślę, że przetestujemy wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam oprócz bazy. Tyle tytułem wstępu, nie przedłużamy, przechodzimy do testu najnowszej kolekcji Belle i paletek od Eveline. Zaczniemy sobie od korektora. Na twarzy mam już podkład, więc bazę odkładam na bok. Jeśli chodzi o korektor, on jest dostępny w dwóch odcieniach. Jaśniejszy, taki bardziej beżowy i cieplejszy. Pokażę Wam swatche. Zobaczcie sobie, jak te korektory wyglądają na swatchach. Ja zdecyduję się zapewne na użycie jedynki, bo ten kolor już widzę, że mi będzie bardziej odpowiadał. I tak się prezentują kolory. Tu jest jedynka, a tutaj jest dwójka. Zobaczmy, co pisze producent o tym korektorze na ulotce. Coffee Serum Concealer, korektor pod oczy z kofeiną. Idealnie kamufluje cienie pod oczami i niedoskonałości skóry, pielęgnuje i nawilża, zapewniając naturalny i nieskazitelny efekt makijażu. Zawarta w składzie pochodna kwasu hialuronowego poprawia elastyczność skóry, nawilża ją oraz zmniejsza utratę wody, ale opis bogaty. Korektor nie wysusza skóry, nie podkreśla przesuszeń oraz nie zbiera się w załamaniach. Sprawdźmy to, jestem bardzo ciekawa. Oczywiście dobieram sobie ten odcień, ponieważ ten jest dla mnie zbyt taki pomarańczowy. Odcień tego korektora bardzo mi się podoba. Fajnie rozjaśnił, rozświetlił okolice pod oczami. Raczej jest delikatny, czyli zgadzam się tutaj z zapewnieniami producenta. No wygląda bardzo ładnie w okolicy pod oczami, tak jak Wam mówię, fajnie rozświetlił. No i nie zauważyłam, żeby tutaj faktycznie jakoś ciężko wyglądał, także nie wygląda póki co tak sucho pod oczami. Ja akurat korektory marki Belle lubię, tutaj na moim stanowisku zawsze jest ten nawilżający korektor, także doceniam, bo są to tanie, a fajne produkty. Delikatnie przykrył zasinienia. Myślę, że to nie jest korektor, który samodzielnie przykryje jakieś mocniejsze zasinienia, bo tutaj w wewnętrznym kąciku raczej widzicie, że przebija mi takie zasinienie, także przydałoby się troszeczkę mocniejsze krycie. Może ja sobie odrobinę dołożę tego produktu tylko w tym miejscu. Wygląda naprawdę bardzo ładnie i myślę, że będzie to kolejny ulubieniec, jeśli chodzi o korektory marki Belle.
I teraz przejdźmy do przypudrowania twarzy i okolicy pod oczami. I tutaj bardzo ciekawa sprawa, bo w kolekcji pojawiły się dwa pudry. Transparentny puder i puder sypki. Zacznijmy może od pudru sypkiego. Jest napisane, że jest to produkt blurujący skórę o zapachu kawy. Sypki puder idealnie utrwala makijaż i zapewnia modny efekt blur. Optycznie wygładza strukturę skóry, zmniejszając widoczność drobnych zmarszczek, porów i niedoskonałości. Doskonale sprawdzi się dla każdego rodzaju cery. A teraz sprawdźmy puder transparentny. Puder o zapachu kawy doda energii niczym poranne espresso. Aksamitna wegańska formuła perfekcyjnie utrwala makijaż, nie obciąża skóry, dzięki czemu idealnie sprawdzi się jako do poprawek w ciągu dnia. Ja myślę, że spróbuję najpierw ten puder na połowę twarzy sypki. Bardzo ładny odcień, bo nie jest taki bardzo jasny. Ja zdecydowanie lubię pudry, które są odrobinę ciemniejsze. I tak się prezentuje puder. Faktycznie daje taki efekt wygładzenia, satynowy. Pudry z Biedronki są z tego słyną, tak bym powiedziała. Przepiękny taki efekt wygładzenia. Pachnie kawą, ale powiem, że to jest taki zapach kawy, jak moja babcia robiła mi kiedyś taki cappuccino z proszku. Także pachnie takim cappuccino przygotowanym przez babcię z takiej torebki. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Ja myślę, że nałożę sobie ten puder pod oczy, bo on myślę, że tam może się świetnie sprawdzić. Tylko zanim to zrobię, odrobinę sobie poprawię ten korektor, tak żeby nic mi się tutaj nie zebrało. Później. Przepiękne wygładzenie daje pod oczami. Pod oczy myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi, dał efekt takiego wygładzenia. Nałożę go jeszcze na połówkę twarzy, a na drugą połówkę nałożę ten puder translucent, bo jestem bardzo ciekawa. Także lecę z tym pudrem wygładzającym, blurującym. Sprawdźmy teraz ten drugi puder. Przede wszystkim najpierw zrobię swatcha na dłoni. Ten jest troszkę jaśniejszy, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ja tutaj na żywo to widzę, ale też daje efekt takiego wygładzenia i tak jest delikatnie satynowy, także myślę, że to jakiegoś projonującej różnicy między tymi produktami raczej nie ma. Różnicy pomiędzy tymi dwoma pudrami absolutnie nie widzę. Jak dla mnie one wyglądają bardzo podobnie. Ten puder sypki jest bardzo przyjemny, ja lubię takie pudry, no i też fajnie nadaje się mi, myślę, pod okolice pod oczami. Nie widzę, żeby coś tutaj mi się zebrało, żeby ta okolica pod oczami była przesuszona. Także bardzo fajnie ten puder i ten korektor ze sobą tutaj zagrały. I zostało nam duo do konturowania. W środku wygląda tak. Jest tutaj taki odcień waniliowy i taki właśnie bardziej kawowy, czekoladowy. Co tutaj producent pisze na tej ulotce? Jest to zestaw do konturowania, który znowu składa się z pudru. Pozwala na perfekcyjne wymodelowanie twarzy za pomocą światła oraz chłodnego bronzera, który wygląda na skórze jak naturalnie padający cień, a nie nałożony produkt. Kontrast pomiędzy nimi rzeźbi optycznie twarz. Jasny cień uwypukla miejsca, które mają być podkreślone oraz zapewnia świeży, wypoczęty wygląd. Bronzer optycznie wysmukla twarz i koryguje jej kształt. Produkt optycznie wygładza twarz, zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i niedoskonałości. Czyli wygląda na to, że w sumie w tym zestawie, w tej nowej kolekcji mamy trzy pudry. Już Wam robię swatche. Bronzer jest bardzo delikatny. Zobaczcie, nie chce się przenosić zupełnie na moją rękę. Bardzo subtelny. Puder jest odrobinę widoczny. No bronzera w ogóle nie widać na swatchu, także jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na twarzy. Najpierw nałóżmy bronzer. Bardzo delikatny pigment. No jak ktoś jest super blady, to tutaj zdecydowanie bronzer na niego, zobaczcie, daje się budować, bo nie mogę powiedzieć, że nie. Natomiast jest to bardzo takie subtelne ocieplenie twarzy. Bardzo delikatny. Takiego delikatnego bronzera po tym, jak wygląda w opakowaniu, się nie spodziewałam. Na twarzy wygląda subtelnie, ale nie mogę powiedzieć, że mi się ten efekt nie podoba. Bronzer daje takie delikatnie satynowe rozświetlenie i wydaje mi się, że będzie idealny dla osób, które mają bardzo jasną skórę. Jednak na rynku ciężko czasem znaleźć takie jasne bronzery, a ten zdecydowanie do takich należy. I plus za to, że daje delikatne rozświetlenie i wygładzenie, czyli to, co producent pisze na zdjęciu, na pewno tutaj nam się sprawdza. Jeśli chodzi o ten drugi produkt, to ja spróbuję sobie delikatnie, dosłownie tutaj w tym miejscu podciąć ten bronzer, tak żeby ten policzek wyglądał czyściej. I faktycznie od razu jest zauważalna różnica pomiędzy jedną a drugą stroną, więc jeśli przesadzicie na przykład lub nałożycie bronzer za nisko, to możecie sobie od razu skorzystać z tego produktu, który jest obok.
Powiem Wam, że podoba mi się, jak wygląda w podglądzie na policzku. Na pewno właśnie dla osób, które szukają takiego produktu, myślę, że to może być dosyć ciekawy kosmetyk za fajną i przyzwoitą cenę. Nie mamy różu, więc szybko sięgnę sobie po róż z palety Glam Shopu. Dosłownie nałożę odrobinę. Test kolekcji Belle uważam zakończony, więc teraz przechodzimy sobie płynnie do testu tych dwóch paletek. Zobaczymy, jakie makijaże zrobię. Nie mam nic na razie takiego jakiegoś super pomysłu. Postaram się po prostu wykorzystać jak najwięcej cieni z każdej z tych paletek, tak żeby je przetestować. No i pewnie wyjdzie nam jakiś glamour, także zapraszam Was do oglądania dalej. Korektor taki standardowy, jeśli chodzi o makijaże drogeryjne, to staram się sięgać też po coś niedrogiego i tym razem będzie to Rimmel Multitasker. Bardzo go lubię jako bazę. Zaczniemy sobie od tej, na którą głosowała większość na Instagramie. Tak się prezentują swatche tej paletki, powiem Wam, że kolorystyka bardzo mi się podoba, bardzo ładne odcienie. Także sama jestem ciekawa i nie mogę się doczekać, co uda mi się przy jej użyciu zmalować. Zaczniemy sobie od tego cienia. Jestem bardzo ciekawa tego różu. I nakładam go w zewnętrznym kąciku. Przyzwoity pigment jak na taki cień i wyciągam sobie do boku, blenduję od razu, zobaczymy jak się rozciera ten cień. Bardzo fajnie się rozciera, to od razu widać. Super się rozciera. Weźmy teraz ten jaśniejszy i rozblenduję sobie granice. Moje brwi wymagają już wizyty u kosmetyczki, ale zupełnie nie mam na to czasu. I tutaj blenduję sobie też na przejściu. Bardzo ładnie się łączą, takie subtelne kolory. Raczej krzywdy nimi sobie nie zrobicie. Wezmę sobie teraz ten jaśniejszy cień i nałożę go w wewnętrznym kąciku. Zobaczymy, jaki ma pigment. Jest całkiem ok. Bardzo fajnie napigmentowany. Wrócę sobie teraz do tego cienia i delikatnie przeblenduję granice. Wszystko się ładnie tutaj łączy. I delikatnie też przeciągnę ten cień do wewnętrznego kącika. I na paluch wezmę ten cień i nałożę go w centralnej części powieki. Trochę mało widać na powiece tego różowego z tego błysku, ale można powiedzieć, że tego się spodziewałam, że tak będzie. No i myślę, że fajnie było sobie spróbować ten najciemniejszy cień w roli eyelinera. Super się przenosi na powiekę. Trochę się mi osypał. Naprawimy to. Powiem Wam, że te cienie na oku z tej paletki wyglądają bardzo ok. Ta kolorystyka zdecydowanie do mnie przemawia. Na plus to, że bez problemu właściwie udało mi się zrobić kreskę. Także jestem zadowolona z jakości. Na dolną powiekę nałożę ten róż. Rozblenduję tym cieniem. Teraz sięgnę po ten cień i nałożę go tutaj bliżej wewnętrznego kącika. W samym wewnętrznym kąciku nałożę ten najjaśniejszy błysk. O, nie wiem, czy to będzie widać już na tych cieniach. No ten jasny błysk jest raczej takim cieniem, który pod palcem jest odrobinę taki mokry, także tutaj ciężko się będzie przyklejał na tematy na pewno, także chyba tak to zostawimy, ewentualnie spróbuję dołożyć go tutaj palcem. No to jest taki mokry błysk, nie do końca w moim guście. I jeszcze sobie odrobinę przyciemnię dolną powiekę tym ciemnym cieniem. On z tego co widzę najmocniej się sypie z palety.
Makijaż paletką Let's Try skończony, jestem ciekawa jak Wam się podoba. Kolorystyka jest naprawdę bardzo ładna i z cieniami pracowało się fajnie. I teraz przejdźmy do drugiej palety Take Me On w chłodniejszych odcieniach. I tak prezentują się swatche drugiej palety, czyli palety Take Me On. Zrobię sobie obsypkę pod oczami, bo boję się, że troszeczkę te cienie ciemne mogą mi się sypać, a chciałabym zrobić ciemniejszy makijaż na tym oku. I zacznijmy sobie od tego cienia i wklepuję go na całą ruchomą powiekę. I wychodzę nieco powyżej z tym cieniem, fajnie napigmentowany, chłodny odcień takiego szarego brązu. Troszkę widzę, że mi niestety ten cień tutaj ucieka. Wezmę sobie ten cień i spróbuję delikatnie rozetrzeć granice tego ciemnego cienia. Tak, żeby już nie dotykać tego ciemnego brązu, żeby on mi z powieki nie zmykał. Tutaj widzę w podglądzie i Wy na pewno też widzicie to w kamerze, że niestety z tego miejsca mi ten cień uciekł. Spróbuję go doklepać, ale z doświadczenia wiem, że nic z tego dobrego nie wynika zazwyczaj, jak chcemy dołożyć taką dziurę. Musiałabym dołożyć korektora od nowa. I teraz wezmę sobie jeszcze ten jaśniejszy cień. Bardzo mi się podoba, że jest taka gradacja. I mam tutaj faktycznie takie trzy cienie, które są przejściowe. I teraz na palec wezmę sobie ten cień błyszczący i nałożę go na wierzch. Zobaczymy, czy w ogóle się tutaj przyklei. Przykryjemy tą plamę. Efekt ostateczny tego makijażu, gdy nie widać tej plamy na oku, bardzo mi się podoba. Cienie, jak widzicie, przepięknie się rozblendowały, mamy fajną gradację, także bardzo ładnie też te cienie ze sobą się łączą. Myślę, że gdybym nakładała po raz kolejny te cienie, pewnie użyłabym po prostu innej bazy, albo jakiejś bazy kolorystycznej, tak żeby ten pigment mi gdzieś tam nie uciekł. Także ja to i tak się staram wklepywać ten cień bardziej niż go rozcierać, także ta plama to jest ewidentnie wina tego, że ten cień się po prostu odkleił, ale ostatecznie bardzo mi się podoba to oczko. Ostatnio mam słabość do szarości i teraz myślę, że dolną powiekę zrobimy po prostu w tym ciemnym odcieniu, może dodamy jakieś odrobinę czegoś jaśniejszego, jakiegoś błysku wewnętrznym kąciku. Także sięgam po pędzel mały i malutkim pędzlem rozcieram sobie ten ciemny cień. I we wewnętrznym kąciku nakładam ten cień. Ten by był zbyt jasny dla takiego ciemnego makijażu. A we wewnętrznym kąciku nałożę jeszcze ten błysk. I odrobina tego ciemnego cienia jeszcze w zewnętrznym kąciku. Chciałam sprawdzić, czy on będzie ciemniejszy od tamtego. I faktycznie jest odrobinę ciemniejszy, bo tutaj mi się to buduje. I to już koniec tego testu. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać, który z tych kosmetyków najbardziej Wam się podoba. Jeśli chodzi o kolekcję Belle Coffee, to powiem Wam szczerze, że kolekcja jest bardzo mała w porównaniu do kolekcji z ubiegłego miesiąca, którą mam, ale niestety już nie zdążyłam ich przetestować w ubiegłym miesiącu, więc może kiedyś skuszę się, żeby jakiś produkt gdzieś do jakiegoś testu dodać. Natomiast mimo tego, że w kolekcji nie ma zbyt dużo produktów, to na pewno korektor trafi do moich ulubieńców, zwłaszcza właśnie odcień numer 1. Bardzo ładnie wygląda nadal w okolicy pod oczami. Nie zauważyłam w trakcie makijażu, żeby coś się zbierało, żeby ten korektor wysuszył mi skórę i ma bardzo ładny odcień, więc na pewno do moich ulubionych korektorów trafia i wrzucam go do swojej kosmetyczki. Jeśli chodzi o pudry, to tutaj zdecydowanie największe wrażenie wywarł na mnie ten puder Sypki. Jest bardzo fajny, podobny oczywiście do tych, które były już w poprzednich kolekcjach. Duo jest na pewno idealnym zestawem dla bladziochów, dla osób, które nie chcą sobie albo boją się używać bronzerów, to tym produktem sobie krzywdy nie zrobicie. Bronzer jest bardzo subtelny, da się budować i możecie zawsze sobie potraktować ten jasny odcień w tym duo jako taki czyścik, gąbkę.
Jeśli chodzi o palety, to tutaj widzicie, jakie wyszły makijaże, ten bardziej dzienny, ten bardziej wieczorowy, taki z pazurem. Oba mi się podobają, jak mam być szczera. Z jedną i z drugą paletką pracowało się naprawdę bardzo fajnie. Tutaj jedyne, co miałam w tej chłodniejszej, zarzuty troszeczkę do tego cienia ciemniejszego, ponieważ gdzieś tam zrobiła mi się plama i on się odkleił, ale udało się uratować błyskiem. Także ogólnie cały makijaż mi się podoba i błędnie myślałam, że ten cień ciemniejszy jeszcze nic się prawie nie różni, bo jak widziałyście, przy przyciemnianiu faktycznie tutaj te kąciki i dół zrobi się odrobinę ciemniejszy, także bardzo fajna paletka, jeśli szukacie czegoś chłodnego, to myślę, że naprawdę mogę Wam ją polecić. Druga paletka z różami też jest bardzo fajna, taka bardziej dzienna, do makijażu takich codziennych, chociaż myślę też jakiś wieczorowy makijaż ciemniejszy uda się ją stworzyć. Także serdecznie Wam polecam obie, bo myślę, że są godne uwagi, zwłaszcza na taką cenę 22 zł, to naprawdę nie ma się do czego doczepić. Dajcie koniecznie znać, czy jesteście team chłodniejszy makijaż, mocniejszy, czy team jaśniejszy, taki bardziej rozświetlony. Jestem bardzo ciekawa, czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o kciuka i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo, a szykuję dla Was naprawdę bardzo fajnych kilka materiałów, też sporo nowości czeka jeszcze na testy, także czekajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!